Czy można powiedzieć, że to już jest tak, że na tych spotkaniach nie chodzi o to, żeby pytać, czy budujemy, tylko wyjaśnia, że dlaczego OPEC chce zbudować? Nie, proszę Państwa, decyzja jeszcze nie zapadła. Decyzja zapadnie, jak będziemy mieli wszystkie tematy dopięte, łącznie z finansowaniem, no i ostatecznie zgoda właściciela, czyli prezydenta miasta Grudziądza. Dzisiaj jesteśmy na etapie szerokich konsultacji. To jest już naprawdę kolejne spotkanie z mieszkańcami, na których myślę trwa merytoryczna rozmowa i odpowiedź głównie na nurtujące pytania, których według mnie jest naprawdę coraz mniej. Pytania zawsze się pojawiają na tych spotkaniach o lokalizację. Pan prezes już na poprzednim wyjaśniał, żeby pan jeszcze raz to tam wyjaśnił. Dlaczego budowlany, dlaczego teren elektrociepłowni? System ciepłowniczy Grudziądza był budowany przez dziesięciolecia. I topologia tego systemu ciepłowniczego jednoznacznie jakby wskazuje, że źródło centralne musi być na budowlanych 7. Jeżeli byśmy chcieli to zmienić, byśmy musieli zmienić cały system ciepłowniczy Grudziądza, to zdecydowanie za drogie rozwiązanie dla mieszkańców Grudziądza. Nikt by za to nie zapłacił. Jeżeli chodzi o te inwestycje, moje ostatnie pytanie, ona jest teraz bliżej już wbicia pierwszego opaty, czy cały czas jest bardzo daleko? No jesteśmy gdzieś na środku rzeki, to znaczy no, na pewno jesteśmy merytorycznie przygotowani, technicznie przygotowani, nie mamy wciąż finansowania, czyli no, musimy uzyskać dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i to było najlepiej, uzyskać też, zdobyć środki własne, bo to też jest niezbędne. No i oczywiście na końcu jeszcze sprawdzić analizę opłacalności, czy to będzie opłacalne zarówno dla firmy, jak i korzystne dla mieszkańców Grudziądza. Jeżeli pan zakłada, że ta instalacja może nie powstać? Zakładam, że może nie powstać. Również. Taki scenariusz absolutnie istnieje. I to mówię no, z dwóch przyczyn. Myślę, nawet nie chodzi tu o jakiś sprzeciw społeczny, ale ze względu na brak finansowania lub ewentualnie brak rentowności tego przedsięwzięcia. No bo czas płynie, wszystko się zmienia naokoło nas. W mediach mówi się, że jak ktoś nie zdobędzie finansowania do końca kwietnia, to de facto już się nie uda wybudować takiego obiektu. Na terenie Polski powstało sporo takich spalarni, które wcześniej rozpoczęły procedowanie dofinansowania i jakby limit tych funduszy się podobno skończył. To znaczy, no byliśmy akurat w zeszłym tygodniu w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska. Prawdopodobnie ten program, który w tej chwili trwa, czyli do końca kwietnia, nie zostanie wyczerpany, pozostanie dosyć duża pula do niewykorzystana, także my liczymy na to, że będzie ponowny program. Natomiast w Polsce tych spalarni jest jak na lekarstwo, tych instalacji termicznego przekształcenia odpadów. Jak przypomnę, w tej chwili jest 8, 2 są w budowie. Przypomnę, że w Niemczech takich stacji jest ponad 100, także my jesteśmy dopiero na początku drogi budowy. Część jest na etapie w tej chwili przetargowej, ale to jest dosłownie kilka instalacji, także to jest wciąż początek drogi. Dobrze, jakbyśmy mieli nie wdawać się w liczby, ale porównać, bo ta instalacja projektowana ma sprawić, że mniej będziemy tutaj spalać w Grudziądzu węgla tak. Do produkcji ciepła i prądu. Jaka jest skala emisji zanieczyszczeń z takiej instalacji, porównując obecną na przykład grudziącką instalację, która pozyskała ostatnio też do odsiarczania, do oczyszczenia spalni instalacji stworzonej właśnie z elektrociepłowni opartą na węglu? Jeżeli porównamy instalację do spalania, tak, mniej więcej mogę powiedzieć to, co liczyłem i pokazywałem, która by spalała mniej więcej 23 tysiące ton odpadów, czyli to jest odpowiednik kotła ciepłowniczego typu WR10. Jeżeli porównamy, to mamy emisję pyłu 10-krotnie mniejszą ze spalania odpadów, tlenków azotu 2-krotnie mniejszą, 5-krotnie mniejszą emisję dwutlenku siarki. Czyli ze względu na bardziej rozbudowany system oczyszczania spalin i wymagania jakościowe ustawione w prawie, spalarnia odpadów emituje znacznie mniej zanieczyszczeń niż taka sama, tej samej wielkości jednostka spalająca węgiel. To dlaczego w takim razie w mediach społecznościowych, generalnie w sieci, na takich spotkaniach pojawia się cały czas wiele obaw, znaków zapytania, kontrowersji? Ponieważ jest trochę ludzi, którzy kwestionują to i wbrew faktom, wbrew obliczeniom, wbrew temu, co się pokazuje, dla nich spalarnia to jest źródło wielkiego zanieczyszczenia, to jest wielkie zagrożenie, to jest hasło spalarnia truje dla nich obowiązujące, niezależnie od tego, jaka jest rzeczywiście prawda w tym zakresie. Po prostu zafiksowali się na ten temat w ten sposób i tak mówią.
i żaden argument nie przekonuje, że jest inaczej. Ostatnie pytanie moje, czy w Polsce pana zdaniem będzie się to, mówi się, że to ma domknąć na jakieś najbliższe 10 lat system gospodarowania odpadami, będzie, bo są pieniądze, kolejne instalacje, mówisz tam na razie w fazie projektowej, rzeczy też są budowane pojedyncze, czy będzie się cały system w tym też aspekcie rozwijał? Więc krótko opowiem w ten sposób. Mamy na dzień dzisiejszy 9 instalacji, które spalają odpady komunalne. Ich maksymalna wydajność jest około 1 400 000 ton. To, co się w tej chwili buduje, bo buduje się 6 instalacji, to jest mniej więcej 700-800 000 ton. To, co jest, na co zostały w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska już przyznane dotacje, czyli gdzie zostały podpisane umowy, to jest 17 niedużych instalacji o sumarycznej wydajności też około 0,7-0,8 miliona ton. Daje nam to około 2,9 miliona ton możliwości spalania odpadów. Dokładamy do tego około miliona ton, które możemy spalić w cementowniach. Możemy spalić więcej, ale tylko z odpadów komunalnych milion, bo resztę trzeba uzupełnić bardziej kalorycznymi rzeczami, plastikiem, gumą. To wychodzimy na poziom 3,9. A frakcji palnej tego, co trzeba spalić, jest 4,5 miliona. Mniej więcej docelowo zakładamy, że będzie tych odpadów w Polsce 15-16 milionów ton, bo jednak tendencja wzrostowa jest. Na tym poziomie się pewnie zatrzymamy. 30% w odpadach jest tego, co nie nadaje się do recyklingu, a powinno być wykorzystane energetycznie. Stąd sumaryczna wydajność powinna sięgnąć około 4,5 miliona ton i to powinno domknąć system, czyli nie będzie sytuacji takiej, że będą frakcje palne, które nie znajdują zastosowania, które lądują w lesie czy w jakichś tam dawnych żwirowiskach i tak dalej. Czy możemy się obawiać, że w Polsce będziemy spalać śmieci na przykład po całej Europie? Nie. Powiedziałbym, nie opłaca się wozić. Prosty argument, po pierwsze, nie opłaca się wozić. Za drogo by kosztowało przywiezienie tych odpadów do nas. Poza tym Europa ma instalacje i w Niemczech jest setka spalarni odpadów. I oni spalają 27 milionów ton odpadów, czyli dwa razy więcej niż w Polsce się aktualnie wytwarza. Więc przywożone były odpady z Wielkiej Brytanii, która miała, powiedziałbym, niedobory mocy, do Danii, do Szwecji, do Niemiec. Były przywożone, ale w ciągu ostatnich 10 lat Anglicy wybudowali 24 spalarnie, dwie spalarnie rocznie oddawane były do użytku. Mają, powoli zbliżają się do poziomu takiego, żeby nie eksportować, nie wywozić. Bo to kosztuje. Transport niestety kosztuje. Między innymi był taki pomysł i sam zresztą próbowałem w pewnym momencie namawiać wiceministra Mazurka do tego, żeby pojechał do Szwecji i rozmawiał ze Szwedami, żeby część tego, co w Polsce, a 2 miliony nie znajdowało nigdzie zastosowania, żeby chociaż część z tego można było w ramach porozumień międzyrządowych załatwić i wysłać do szwedzkich spalarni. No, on nie był tym zainteresowany, ale wiadomo było, że jeżeli w polskiej spalarni dzisiaj za spalenie tony odpadów płacimy od 170 do 300 zł, to byłoby dwa razy drożej. To i tak może być interesujące, bo cena na przetargach na odbiór frakcji palnej z odpadów komunalnych jest 650-700 zł. Więc może to się by opłacało, ale generalnie rzecz biorąc szukamy tak, żeby tą sprawę zbilansować w kraju. Znaczy tak, uczestniczyłem w tym pierwszym spotkaniu, które odbyło się na Marinie 28 lutego. Było to spotkanie moim zdaniem interesujące, bo moja wiedza została uzupełniona dzięki temu spotkaniu. Natomiast ze względu na to, że to spotkanie odbyło się daleko od osiedla lotnisko, od miejsca, w którym ma być budowana spalarnia odpadów, złożyłem interpelację do prezydenta, by takie spotkanie odbyło się tutaj. No szkoda, że tak naprawdę musiało to tyle trwać. Wtedy, proszę Państwa, przecież trwały konsultacje społeczne. Dzisiaj my jesteśmy już dawno po konsultacjach społecznych. To jest takie spotkanie dodatkowe, wywołane właściwie tą interpelacją. Ale dobrze, spotkanie się odbędzie, mieszkańcy mają możliwość zadania pytań. Myślę, że uzyskają więcej informacji, jakie są plany, jakie są zagrożenia, czy ich nie ma.
Pana zdanie, jakie jest na temat tej instalacji, tego projektu, tego pomysłu? No ja posłużę się pewną informacją, którą uzyskałem na tym spotkaniu, że tak naprawdę żadnych badań w sprawie, czy są jakiekolwiek zagrożenia, czy ich w ogóle nie ma dla mieszkańców i dla środowiska, w żadnym wypadku, w każdym z tych przykładów, które były nam podawane, że te spalarnie gdzieś tam zostały wybudowane, takich informacji, takich analiz, takich badań po prostu nie ma. W związku z tym my tak naprawdę nie jesteśmy pewni. Wszyscy nas zapewniają, że nie ma żadnego zagrożenia, że jest to ekologiczne, nie szkodzi mieszkańcom, nie szkodzi środowisku, ale jeszcze raz podkreślam, takich badań nie ma.